kinach leciał film z Bruce'em Lee, Wejście Smoka. No i nie ukrywam, że to też to była jedna z przyczyn, która spowodowała, że bardzo chciałem coś trenować, coś związanego ze sportami walki. Emotional content. Never take your eyes off your opponent. Trafiło na judo. Myślę, że z tego powodu, że akurat pierwsza sala, na którą wszedłem z mamą, to właśnie była sala judo, gdzie były zajęcia z judo. Bardzo mi się to spodobało. No i od tamtej pory uprawiam judo. Ja zacząłem w wieku 10 lat, na tamten okres trochę wcześniej, ponieważ w tamtym okresie przyjmowali w wieku 12 lat. Trener bał się, że sobie coś zrobię, że jestem zbyt wątły i powiedział, żebym przyszedł za rok. No. Ja już wtedy pokazałem, że jestem bardzo uparty i namówiłem mamę, a mama namówiła trenera, żeby tymczasowo mnie przyjął. Ja zetknąłem się z Pawłem na stole właśnie po moim powrocie z kontraktu zagranicznego. Pracowałem przez 3 lata w Szwecji jako trener judo w Göteborg Judo Club. No i po powrocie objąłem właściwie posadę, stanowisko trenera AZS-u Warszawa, gdzie Paweł był zawodnikiem. Walczymy w judogach, no i nie ma uderzeń, są tylko chwyty i rzuty. Myśmy widzieli w nim naprawdę jako trenerzy, trener Borodia, który prowadził go od początku właściwie jako dziecko, że to jest zawodnik z dużymi predyspozycjami, z dużym potencjałem. Czy ktoś robi karierę, to jest skomplikowana sprawa. Natomiast trzeba zawodnikowi stworzyć jak gdyby warunki do tego, żeby on chciał trenować, a więc stworzyć mu warunki w klubie. Po południu miałem trening judo, a przed południem to już sam indywidualnie albo robiłem trening siłowy, albo szedłem do Lasku Bielańskiego i biegałem w tym lasku sam. Co nie ukrywam, że czasami mnie kosztowało dużo samozaparcia, żeby po prostu zmobilizować się i pójść samemu pobiegać. Może być judoką
i ja nigdy w życiu bym nikogo nie wyrzucił z treningu, dlatego że widzę, że na przykład on jest słabo koordynacyjnie. To wszystko z czasem przychodzi. Oczywiście, jeżeli mówimy o osiągnięciach tych największych, no to nie liczni są w stanie to osiągnąć, ale to nie znaczy, że ci, którzy w tych początkowym okresie słabo sobie radzą, że za kilka lat nie nadgonią. Po pewnym czasie okazywało się, że ten, który ma talent, wielki talent do judo, no został w tyle z tym, co miał dużo mniej talent od niego, ale ma naprawdę ciężko pracował i jasno wiedział, jaki ma cel. Jeżeli opanujemy technikę walki, no to już jest duży sukces. Jedni będą trenować dla siebie, dla tego, żeby na przykład wygrać mistrzostwa Warszawy czy mistrzostwa Polski, i to im wystarczy, prawda? Niektórzy będą dążyć do tego, żeby zostać mistrzami świata, ale generalnie każdy może uprawiać tą dyscyplinę i każdy coś tam może dla siebie znaleźć. Jigoro Kano, twórca judo, dla każdego judoki ważna postać i na każdej sali, gdzie jest uprawiany judo, powinien wisieć taki portret. Jakim trenerem jest Paweł Nastula? Cierpliwym, bardzo cierpliwym, no i dobrym trenerem, tak? No, najlepszym można powiedzieć, jeżeli chodzi o trenera w Polsce, na pewno najlepszym.